No tak, udało się doprowadzić do stanu 2-2, ale mecz roller coaster tak naprawdę. Z jednej i drugiej strony były dobre sytuacje. Z 2-0 zrobiło się nagle 3-2, a potem 4-3 dla nas. Z powrotem dogonili nas w samej końcówce, 4-4. No i potem już karne. Nie można powiedzieć, że to loteria, bo słyszałem nieraz takie teksty, to nie jest loteria. Wygrywa po prostu drużyna, która lepiej to wykonuje i bramkarz, który lepiej broni. Dzisiaj było tych karnych multum, więc było dużo szans. No, okazaliśmy się o ten jeden karny lepsi. No już dawaliśmy różnych zawodników, próbowaliśmy wszystkiego po prostu, żeby zaskoczyć też przeciwnika podczas tych karnych, żeby się zawodnicy już potem nie powtarzali, żeby ktoś miał jakiś inny pomysł. No i czekamy na kolejny mecz. Plan był tak naprawdę jakiś od pierwszego meczu, tak? W pierwszym meczu zagraliśmy fajne spotkanie, totalnie zdominowaliśmy według mnie przeciwnika. Dwa późniejsze mecze, no to w drugim meczu, powiedzmy to, górale mieli dużą przewagę. Trzeci, myślę, że był bardzo na styku, obie drużyny mogły go wygrać, tak samo jak dzisiaj. A czy jest plan? Plan jest, nie mogę go niestety zdradzić. Próbujemy go realizować od początku tych playoffów, tego finału. Nie do końca się za każdym razem udawał, dziś w dzisiejszym meczu też się nie do końca udawał, bo początek spotkania był dobry. Później gdzieś to zgubiło swój rytm i sami się w tym wszystkim pogubiliśmy. Zaczęły się jakieś tam indywidualne rajdy, które były niepotrzebne, bo powinniśmy grać drużynowo, a tak do końca nie było. Mecz walki, typowy mecz playoffów. Każda drużyna chciała ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. No my, gdybyśmy wygrali, byłoby już po sprawie, natomiast pozostaje nam decydujący siódmy mecz, który zagramy w czwartek. No i po raz kolejny myślę, że będzie to wyrównane spotkanie, w którym no, każda drużyna będzie zostawić serca na lodzie, każda drużyna będzie chciała wygrać. Natomiast co się wydarzy, no to już przekonamy się w najbliższy czwartek. My gramy swoje, nie ma tutaj żadnych jakichś planów, gramy z całym składem, którym dysponujemy. Wszyscy dostają szansę gry, po prostu gramy swoje, jednym słowem. Na ten atak szuka tam Pawlińskiego, Pawliński, ajajaj! Raz rozegranie, tutaj widzimy Żółtek, uderza bramkarz. Ojej, co to za był za błąd? Teraz tylko uderza, aj! Ojo tu, kibiców górali, kibice górali czekają na to. 2-1, Pawliński. Żółtek strzał, gol! Gol! Tak, jest gol! Numer 87, Żółtek. Pęksa, Krzystyniak. Oj, nie, guzik. Ładnie tutaj Pawliński czeka na Żółtka. Uderza, słupek ratuje, ale widzimy już akcja drugą stronę, rozpędza się, szuka kolegi, strzał, gol! Dudek, zostawia Kuleszy, uderzenie, gol! Nie ma gola! Sędzia pokazywał, że nie ma gola, co wymyślił, co robi Kulesza, strzela, gol! Pięknie! Tutaj rozpędza, kiwie, objeżdża, aj! Pięknie wykiwał bramkarza. Leśnicki, broni bramkarz. Leśnicki, jedzie. Uderza słupek ratuje. Kojomy, jedzie, dość szybko uderza, aj! Pięknie uderzył. Górny róg bramkarza, jedzie dość szybko, aj! Pięknie wsadził tam. Się wydawało, że już nic z tego nie będzie, że strzela. Tym razem broni Martuszewski. Tak, pierwszy raz. Będzie pewnie próbował jeszcze raz tego samego. Jedzie. Broni bramkarz. Naciera na bramkę, uderza poprzeczka. Tym razem poprzeczka ratuje. Pawliński jedzie jeszcze raz. Uderza podobnie jak przedtem, ale tym razem przestrzela. Jedzie. I uderza. Chciał tam zmieścić krążek między parkanami. Mularek. Strzela, aj, bardzo. Jedzie Gąsior. Tutaj nawija bramkarza, aj. Bramkarz pięknie odbija i... Nie ma teraz kapitan. Chce skończyć to spotkanie i niestety nie udaje się to. Jedzie. Uderza, aj. Prosto w parkan.
numer 26. Jedzie i nic z tego. Ze swoją próbą jedzie. Pomija bramkarza i pięknie minął bramkarza. Złapał Martuszewskiego nawyk w roku. Worwa. Jedzie, minął bramkarza, jest, strzela, jest remis. Worwa ratuje Kojoty. Będzie mijał bramkarza, mija, strzela niecelnie. 37, jedzie, na pewno atak, nie ma bramki. Jedzie ze swoją próbą na... Aj, niestety. W swojej drużynie. Nie. 3, Gąsior jedzie. Aj, dobrze, bramkarz tam do swojej szansy. Uderza, gol. Kojoty wygrywają to spotkanie po rzutach karnych, po x rzutach karnych. Straciłem rachubę już, ile było tych kolejek.